Największa elektrownia w Polsce i w Europie zalana. Niemcy po otwarciu granic masowo szturmują nasze sklepy. Coraz gorsza atmosfera pomiędzy Chinami a Unią. I na koniec turystyczna ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry i zanim zaczniemy chciałem wszystkich poinformować, że już jutro zaczniemy publikować na tym kanale materiały z pytaniami do kandydatów na prezydenta RP. Wszyscy doskonale wiemy jak wyglądała debata w TVP, więc postanowiliśmy trochę ten element naprawić, no i zadać kandydatom 18 identycznych pytań. Dalej jesteśmy w trakcie dopinania i nagrywania tych spotkań, ponieważ chcemy to zrobić jak najbardziej aktualne, ale już teraz mogę powiedzieć oczywiście, że na pewno nie będzie wszystkich kandydatów, ale skupimy się na tych nie mainstreamowych, bo o nich wiemy praktycznie wszystko. Także zapraszam Cię serdecznie na ten kanał. Jutro o 15:00 będzie na pewno pierwszy materiał. Jutro 15:00 ustaw sobie budzik. No i rzecz jasna nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i wcisnąć dzwoneczka, ponieważ tylko wtedy będziesz informowany o wszystkich nowych filmach i będziesz wiedział, że wszedł nowy wywiad, czy po prostu jakiś nowy nasz film. A jeśli tego nie zrobisz teraz, to później nie miej pretensji, że rządzi nami ten, kto nami rządzi. Jak już zrobione, no to zaczynamy pierwszy temat. Ceny energii elektrycznej ostro wzrosły, a PSE musiały ratować sytuację w polskim systemie energetycznym po tym, jak ulewa ograniczyła produkcję energii w największej elektrowni węglowej w Europie, Bełchatów. W elektrowni Kozienice, Dolna Odra, Jaworzno, Łagisza i Włocławek doszło do serii awarii. Co się stało? Niesusza, jak wieszczyła od niedawna część mediów, a ulewa doprowadziła polski system elektroenergetyczny do trudnej sytuacji. Z niedzieli na poniedziałek ulewne deszcze zalały jeden z budynków i unieruchomiły taśmociągi z węglem w samym środku elektrowni Bełchatów, największej elektrowni węglowej w Polsce i Europie. W wyniku ulewnego deszczu dzisiejszej nocy doszło do zalania jednej z trzech funkcjonujących w elektrowni Bełchatów przesypowni nawęglenia. Awaria spowodowała wyłączenie czterech bloków energetycznych. Woda z zalanego pomieszczenia została niezwłocznie wypompowana. Wyjaśnia w komunikacji przesłanym portalowi wysokienapięcie.pl Sandra Apanasionek, rzeczniczka prasowa PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna. Tutaj wychodzi problem dużych bloków. Wypadają i robi się przeciąg na rynku. Tłumaczy jeden z traderów handlujących na towarowej giełdzie energii w Warszawie. Jak mówi, ceny energii w poniedziałek poszybowały tak wysoko, jakby za chwilę miałby nastąpić blackout. Rzeczywiście, od godziny 9 do 11 ceny energii elektrycznej na rynku bilansującym według wstępnych szacunków polskiej sieci elektroenergetycznych wyniosły niemal 1300 zł za megawattogodzinę, a więc tyle co w sierpniu 2015 roku, gdy PSE musiały ogłosić 20 stopień zasilania i ograniczyć dostawy energii do przemysłu. Nie od dzisiaj mówi się w Polsce o bezpieczeństwie energetycznym oraz o odchodzeniu od węgla w kontekście środowiska. No ale w ostatnim czasie temat jest pompowany niczym mięśnie instagramowych lovelasów na Photoshopie. Mocno. I akurat w tym momencie dostajemy idealny przykład na to, dlaczego wielkie elektrownie zasilające duże powierzchnie są bardzo niebezpiecznym rozwiązaniem. Przypadek? No pewnie tak. W każdym razie wystarczy mała awaria i nie starcza prądu dla całego regionu, więc trzeba pompować ceny, aby zmniejszać popyt. OZE jest w takim przypadku bardzo dobrym wyjściem, bo ciężko o mikroelektrownię węglową czy atomową, a te zielone można dywersyfikować na wiele obszarów, a wtedy awaria jednej małej elektrowni nie jest w stanie zakłócić dostaw energii. Wiadomo, że nie jest możliwym, żeby nagle polska energetyka przestawiła się z węgla na odnawialne źródła energii, tym bardziej, że jednak na ogromnych złożach węgla znajduje się nasz kraj. I co najmniej nierozważnym byłoby po prostu z niego zrezygnować. No i rozumie to również nasz rząd. Niedawno o tym mówiliśmy, jak PiS postanowił dać 100% postojowego górnikom, gdy żadna inna branża nie mogła liczyć na takie wsparcie. A jeśli nie jesteście jeszcze w temacie, no to tutaj macie link do filmu, który zresztą serdecznie polecam. Do tego dochodzi fakt, że polska gospodarka dysponuje wielką ilością wykwalifikowanych górników pracujących wręcz z dziada pradziada i nie można od tak odciąć ich od tego, z czego żyją całe pokolenia. Żadna partia nie będzie mogła
nigdy nagle powiedzieć pracownikom kopalni, że to koniec, od teraz lecimy, nie wiem, na wiatrakach. Ludzi trzeba przebranżowić, dać im szansę na nową pracę, na nowe kwalifikacje, ale do tego potrzebny jest czas. No ale tego akurat mamy pod dostatkiem, bo jako jedyny kraj w Unii Europejskiej doprowadziliśmy do korzystnej w tym polu umowy i tylko my nie musimy przechodzić na zerową emisję już do 2050. W odwrotnej sytuacji są na przykład tacy Niemcy, którzy już zaczęli szturmować otwarte granice z Polską za chlebem. I to dosłownie, serio. Przy okazji zamknięcia granic w związku z koronawirusem spotykamy się w dniu dzisiejszym, aby te granice otworzyć. Niemcy z uśmiechem na ustach witają przygranicznych sprzedawców. Nie ukrywają, że się stęsknili. Handlarze też się cieszą z powodu sąsiadów, bo za nimi 3 miesiące bez przychodów. Szkoda tylko, że traktują nas jak hurtownię niezdrowych produktów. Uśmiechają się gorzko co po niektórzy. Cigaretten? Bardzo proszę. Rzuca sprzedawczyni papierosów do starszej niemieckiej pary. Niemcy i Polacy mogą nie znać zbyt dobrze swoich języków, ale tu w Lubieszynie widać, że dogadują się doskonale. Przynajmniej jeżeli chodzi o handel. Lubieszyn to mała wieś tuż przy niemieckiej granicy, przy przejściu, przed którym niegdyś kierowcy czekali godzinami na odprawę. Przez kilkanaście lat od wejścia Polski do Unii Lubieszyn nie zyskał zbyt wielu mieszkańców. Zamienił się za to w prawdziwe zagłębie handlu z wielkimi targowiskami, sklepami czy restauracjami. 99% klientów to Niemcy, opowiadają sprzedawcy. Poszukują tu tanich towarów czy usług, czasem nawet kilka razy tańszych niż u nich, a Polacy żyją z ich euro, a teraz europejskiej waluty potrzebują bardziej niż kiedykolwiek, bo przygraniczni handlarze byli odcięci od dochodów właśnie od początku marca. Czym handlują Polacy w Lubieszynie? Chyba nie ma rzeczy, której nie można tu znaleźć. Są gadżety z flagą NRD, są krasnale ogrodowe, sukienki za 10 euro, są markowe torebki, są i torebki udające markowe. Sklepów i sklepików są setki. Niektórzy handlują na znanych jeszcze z lat 90. szczękach, inni przenieśli się do dużych hal, a jeszcze inni wybudowali sobie eleganckie butiki, choć ich jest zdecydowanie najmniej. Nawet tutejsza Biedronka żyje głównie z niemieckich turystów. Na dyskoncie wisi szyld z napisem po niemiecku, tu można płacić w euro, a na parkingu pod marketem widać same auta na niemieckich tablicach. Najczęściej jednak Niemcy nie przyjeżdżają tu ani po torebki, ani po koszulki z logo Rammsteina, ani nawet po artykuły z Biedronki. Oczywiście to wszystko kupują, ale główny ich cel podróży to niestety dość niezdrowe rzeczy. Opowiada pani Weronika, która prowadzi w Lubieszynie elegancką cukiernię. Te niezdrowe rzeczy to przede wszystkim papierosy. Kupują całe kartony, opowiada pani Weronika. Handlarz z jednego z targowisk przyznaje, że po papierosy przyjeżdżają całe rodziny, potrafią jechać do Polski po nie nawet kilkaset kilometrów. Nic dziwnego, oszczędność jest gigantyczna. W Niemczech sztanga kosztuje przynajmniej 70 euro. W Lubieszynie można ją kupić za mniej niż 30. Przypomnę, że przy zamknięciu ta sytuacja epidemiczna po stronie niemieckiej była zdecydowanie gorsza. Z jednej strony można nie być zadowolonym z faktu, że Polacy mniej zarabiają niż Niemcy, że mamy mniejsze PKB per capita, ale proszę, okazuje się, że niektórzy potrafią bardzo sprawnie wykorzystywać taki stan rzeczy. Wystarczy dowiedzieć się, co za zachodnią granicą, ile kosztuje i sprzedawać to po bardzo konkurencyjnej dla nich cenie, ale dalej ze sporym zyskiem w Polsce, z nastawieniem na klientów zagranicznych. Oczywiście nie jest tak, że to dobrze, że mamy mniej, ale zwracam tylko uwagę na to, że właśnie to posiadanie mniej motywuje nas do pewnego rodzaju kombinowania, które sprawia, że my, Polacy, jesteśmy tak bardzo cenni na rynkach zagranicznych. Gdy coś popsuje się Niemcowi, Francuzowi czy Brytyjczykowi, no to prawdopodobnie wymieni nie tylko niesprawną część, ale i całe urządzenie, a Polak weźmie drut i to po prostu naprawi. No, zwyczajnie żal nam wyrzucać coś, na co wydaliśmy pieniądze, choć jakby inaczej na to spojrzeć, można to podciągnąć także pod to, że jesteśmy zwyczajnie proekologiczni i nie chcemy produkować śmieci. How dare you? Dzięki temu jesteśmy bardzo pomysłowi, umiemy wprowadzać innowacje w życie, jesteśmy cenni na rynkach zagranicznych, no i możemy z tego korzystać. Nie to co Unia, która już niedługo chyba nie będzie korzystać z umów z Chinami. A jeśli Unia, to i my mamy problem. Zobaczmy, o co chodzi. China and the European Union are holding a virtual summit to try to mend ties. Tensions have been on the rise over issues ranging from the pandemic to trade. Unia Europejska chce od Pekinu umowy gwarantującej uczciwe traktowanie inwestorów europejskich w Chinach, ale szanse są bardzo mgliste. Bruksela ostrzega przed bardzo negatywnymi konsekwencjami złamania autonomii Hongkongu.
Przedstawiciele Unii, którzy do takich deklaracji potrzebują zielonego światła od wszystkich krajów Unii, twardo zadeklarowali sprzeciw wobec planowanego przez Pekin prawa o bezpieczeństwie, które pogwałci autonomię Hongkongu, a także upominali się o prawa mniejszości, choć bez przynajmniej publicznego wymieniania Ujgurów z nazwy. Wzywamy Chiny do respektowania międzynarodowych zobowiązań wobec Hongkongu, powiedział Michel. Jednak w centrum negocjacyjnych sporów między Brukselą i Pekinem jest teraz umowa o inwestycjach, która według intencji Unii miałaby złagodzić obecną asymetrię, dzięki której Chińczycy mają bardzo szeroki dostęp do unijnego wspólnego rynku, a jednocześnie Europejczycy w Chinach są dyskryminowani, zwłaszcza gdy chcą rywalizować z dużymi firmami państwowymi. Nawet najtwardsi zwolennicy globalizacji w Unii przestają wierzyć, że to samo się rozwiąże, tłumaczy jeden z urzędników Unii. Szkopuł w tym, że zdaniem sporej części unijnych ekspertów coraz twardszy kurs prezydenta Chin osłabia szansę na umowę inwestycyjną, a odwołanie szczytu przywódców wszystkich krajów Unii z Chinami, który planowano na wrzesień w Lipsku, jeszcze bardziej zawęża pole do politycznej presji Europejczyków na Pekin. Nadal chcemy wynegocjowania tej umowy do końca tego roku, podkreślała von der Leyen, a unijni urzędnicy już przy zastrzeżeniu anonimowości dodawali, że Chiny, dla których Unia jest największym partnerem handlowym, nie powinny brać za pewnik obecnego dostępu do rynku Unii. Po wielu latach sporów rośnie przyzwolenie na twardszą grę wobec Pekinu, do czego przyczynia się stopniowa zmiana stanowiska Niemiec na bardziej wymagające wobec Chin. Komisja Europejska już od 2019 roku może pomagać krajom Unii w sprawdzaniu, czy na przykład chińskie inwestycje w branże strategiczne w Europie nie zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. A w zeszłym tygodniu oficjalnie rozpoczęła konsultacje co do ewentualnych przepisów wymierzonych w nieuczciwą konkurencję na rynku Unii ze strony zabiegających o zamówienia publiczne lub przejęcia innych biznesów firm otrzymujących subsydia, na przykład z Chin. The Chinese president will meet with the two new EU leaders. No i Polska może znaleźć się między młotem a kowadłem. Jak wiemy, nasz kraj od dłuższego czasu utrzymuje dobre relacje z Chinami, dlatego w tym sporze ciężko będzie nam przyjąć jakąkolwiek stronę. I mówię to z perspektywy naszych władz, bo niby jesteśmy prounijni, kiedy nam się to opłaca, ale w takiej konfiguracji niekoniecznie stanęlibyśmy murem za tą organizacją, zwłaszcza, że Duda, Morawiecki dalecy są od podejścia trzymania się za wszelką cenę struktur unijnych, a raczej każdą bolączkę wspólnoty wykrzykują tak, że cytują to zagraniczne media. Słyszeliście zresztą, żeby ktokolwiek z ministrów Zjednoczonej Prawicy czy sam prezydent otwarcie negował wydarzenia toczące się w Chinach? Ciężko sobie takie słowa przypomnieć. Być może dlatego, że w niektórych mediach zamiast o poważnych sprawach mówi się o ubiorze Agaty Dudy, w dodatku wykorzystując do tego fałszywych projektantów mody. Tak ocenia ją amerykański projektant Christian Paul. No ale już bez żartów. Patrząc na sytuację szerzej, zaogniony spór pomiędzy Chinami a Unią może doprowadzić do wykorzystania sytuacji przez Rosję i USA. Bo przecież oba te państwa tylko czekają na takie okazje, bo jak mówi polskie stare przysłowie, gdzie dwóch się bije, tam Trump z Putinem korzysta. Czy jakoś tak. A jeżeli wy chcecie skorzystać, w sensie zaoszczędzić w te wakacje, no to Włosi mają dla was coś w zanadrzu. Zobaczmy, co tam znowu nam proponują. San Giovanni in Galdo w regionie Molise na południu Włoch oferuje bezpłatne tygodniowe wakacje. Można już składać wnioski o udział w programie. W związku z poważnym kryzysem sektora turystycznego w wyniku pandemii COVID-19 we Włoszech pojawiają się różne inicjatywy, mające na celu jego ożywienie. Licząca około 600 mieszkańców, miejscowość San Giovanni in Galdo koło Campobasso w ramach lokalnego projektu Sprezentuj sobie Molise oferuje darmowe pakiety wakacyjne latem tego roku. Jak wskazano, San Giovanni in Galdo może pochwalić się strategicznym położeniem. W bardzo krótkim czasie, około 40 minut, możemy dostać się stamtąd samochodem nad morze lub w góry. San Giovanni in Galdo jest położone 2 godziny drogi od Rzymu i Neapolu. Osoba, która weźmie udział w programie, będzie musiała pokryć jedynie koszty podróży oraz wyżywienia. Uczestnicy zatrzymają się w domach historycznego, warownego miasteczka, słynącego z malowniczej scenerii. Darmowe
dwudniowe pobyty będą organizowane od 4 lipca do 3 października 2020 roku. Organizatorzy mają zapewnić 40 pobytów w każdym tygodniu. Wszystkie turnusy będą się rozpoczynały i kończyły w soboty. Oferujemy prawdziwy urlop gratis, a cel tego jest jasny – przywrócić życie małym i nieznanym miejscowościom w Molise i sprawić, by odkryli je włoscy i zagraniczni goście w zerowym roku dla światowej turystyki, w którym z powodu kryzysu epidemiologicznego złamane zostały wszystkie tradycyjne schematy wakacji, wyjaśnili pomysłodawcy inicjatywy San Giovanni in Galdo. Jest jednak kilka warunków. Aby wziąć udział w programie, nie możesz być mieszkańcem regionu Molise. Nie możesz mieć także nieruchomości ani krewnych w regionie. Konieczne będzie również uzasadnienie decyzji o chęci przyjazdu do Molise. To kolejny element promocji niewielkiego regionu, który postanowiono reklamować, wykorzystując popularne, żartobliwe włoskie powiedzenie: Molise nie istnieje. U nas przecież też funduje się za darmo wakacje, więc aż tak bardzo od tego zachodu nie odstajemy. Co więcej, można nas uznać nawet za prekursorów. Ciekawe jednak, czy jest w tej sytuacji, w tej akcji jakiś haczyk. Jakiś czas temu informowaliśmy was o domkach we Włoszech za 1 euro, o w tym materiale dokładnie. No i jak się okazało, rzeczywiście płacisz za domek jakieś tam drobne w tamtejszej walucie, ale żeby tam się osiedlić, musisz zainwestować znacznie więcej. Jest jeden wyjątek, który łączy obie te sprawy. Problem turystyczny Włochów, czyli brak przyjezdnych, którzy by pompowali ten rynek z zewnętrznych pieniędzy. Na obecnie bardziej ekonomiczne, patrząc na z perspektywy osoby mieszkającej w Polsce, jest nam na wakacje jeździć nad Bałtyk, bo fakt, ceny wywindowały sporo w górę, ale na Półwyspie Apenińskim sytuacja wygląda identycznie, jeśli nie gorzej. No i oczywiście... No ale tam sytuacja wygląda... identycznie. No i oczywiście oprócz ekonomii doliczyć trzeba do tego bezpieczeństwo. No dobra, nie o takim bezpieczeństwie mowa, ale no wiadomo, musi być family friendly content. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy wy planujecie jakiś urlop na zachodzie Europy, czy jednak wybieracie się nad sprawdzone polskie morze, a my przechodzimy już do drętwego suchara. Dlaczego warto pracować w sex shopie? Bo tylko tam bez obaw możesz powiedzieć klientowi, po jakiego żeś tu przyszedł. Tego drętwego skara podesłał Damian Matuszak na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego... Co ja ci teraz mogę dać? Złotego prezesa. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego suchara w wiadomości prywatnej na moim Instagramie albo na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja, do której serdecznie cię zapraszam, no bo to między innymi właśnie tam dyskutowaliśmy z wami o tym, jakie pytania zadawać kandydatom na prezydenta. Jeśli nie dołączyłeś jeszcze do tej grupy, to cię to po prostu ominęło. A tam się dzieje wiele ciekawych rzeczy, dlatego koniecznie wbijaj na grupę facebookową Podstawki Macieja. Link masz rzecz jasna w opisie. No i na koniec oczywiście zapraszam cię raz jeszcze jutro o godzinie 15 będzie pierwszy wywiad z kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z którego dowiecie się dużo więcej niż z debaty TVP. W sumie nie wiem, czy to dobra reklama, ale bądź koniecznie subskrybuj ten kanał, no i nie przegap kolejnych materiałów. Trzymajcie się ciepło, na koniec oczywiście w napisach końcowych będzie muzyka od jednego z was. Link też oczywiście jest na samym dole opisu. Trzymajcie się ciepło, cześć! Nie zabijesz mnie, ja chcę żyć po swojemu, nie chcę grać.